punkt 9, sprawy różne i zapytania radnych. Ponieważ ja zacznę pierwsza. Proszę Państwa, będzie to, jak jest blok uchwał, to będzie blok skarg. Przypomnę, trzy skargi do Rady. Dwie skargi do przewodniczącej Rady Miejskiej, jedna skarga do Rady Miejskiej, jest to skarga na burmistrza. Ja bardzo bym prosiła, zacznijmy od skargi na burmistrza, ja bardzo bym prosiła mecenasa o stosunkowanie się do tej skargi i pomysłowanie nas, jak należy to zrobić. A my znamy skargi. No właśnie, chciałam powiedzieć. Spokojnie, dobrze. Witam serdecznie wszystkich. Jeżeli chodzi o skargę na burmistrza skierowaną do radnych, w tej sprawie komunikowała się ze mną przewodnicząca. Ona dotyczy statusu i wydatków dwóch osób, które pełnią funkcję kierownika biblioteki. Były to sprawy, które miały swój epizod w sądzie. Są to sprawy dosyć skomplikowane. Wiadomo, jedna osoba została zwolniona przez burmistrza poprzedniego, druga osoba została zwolniona przez burmistrza obecnego. I jeżeli chodzi o system rozstrzygania skarg na burmistrza, to regulują to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, o tym decyduje Rada. Najczęściej podejmowana w pierwszej części rozpatrywania tej skargi jest podejmowana uchwała, która kieruje tą sprawę do komisji, ale musi to nastąpić po wstępnej analizie przez samych radnych, żeby wiedzieć, czy należy tą skargę skierować do komisji, czy na tym wstępnym etapie ona jest bezzasadna i można głosować nad uchwałą bez zasadności. Jeżeli jakieś są wątpliwości, trzeba się zdecydować, do jakiej komisji to trzeba skierować. Najczęściej kieruje się do komisji, której zakresu sprawa dotyczy, ale z kolei najczęściej jest to właśnie komisja rewizyjna. Jeżeli chodzi o meritum tej skargi. Czy ja mogę na chwilkę przerwać? Tak, tak. Ja bardzo przepraszam, że wchodzę w słowo. Ponieważ pani radna Ciebie miała wątpliwości co do tego, że ja ją powinnam rozstrzygnąć, gdybym ja ją rozstrzygała sama jako przewodnicząca Rady Miejskiej, to ja bym przede wszystkim uznałabym ją za skargę bez rozpoznania. W związku z tym, nie wiem, czy mam rację, ale uznać, że skarga jest bez rozpoznania, nie jest to też moją kompetencją. Do czego zmierzam? Jeżeli piszecie skargę, państwo, panie, przepraszam, i jest to napisane z imienia i nazwiska, nie umieszczacie, panie, zwrotnego adresu, to tak naprawdę, nie wiem, do tych kropek trzeba odpisać, czy jesteście radnymi, czy jesteście mieszkańcami i przede wszystkim nie wiem, czego żądacie. Jaka jest wasza wola? I w związku z powyższym, może skoro napisaliście, może najpierw wyjaśnijcie po prostu. Proszę, panie radna. Tak, proszę. Pani przewodnicząca. Tylko odpowiem na jedno pytanie. Ja nie miałam do pani pretensji. Ja miałam pretensję, że pani nie wprowadziła tej skargi na radę, do porządku obrad, ponieważ nie dostarczyła tej skargi nawet dla radnych. Radni tej skargi nie znają. I dlatego są pytania, co jest w tej skardze. I po trzecie, skarga ta powinna zostać przyjęta uchwałą. Także są pewne rzeczy i ja uważam, że pani jako przewodnicząca to powinna to uczynić. Rada nie może wprowadzić do porządku tego, a powinna właśnie to pani wprowadzić. Ja miałam obowiązek do porządku. To ja jeszcze mam pytanie. To w końcu pani jesteście, jak tam
kim jesteście pani tutaj w tym przypadku? Jak to pani nie widziała, jesteśmy radnymi. No, i trzeba napisać radne, tak? Nie napisałyście pani radne. Gdzie jest informacja zwrotna? Bo jeżeli w ten sposób potraktować, gdybym to zamiotła pod dywan, to byśmy zgodnie z artykułem 8 ustępu 1 kodeksu postępowania administracyjnego skargi nie zbierającej mi nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W związku z tym cały czas udowadniam fakt, dlaczego ona jest w sprawach różnych, a nie jest w porządku posiedzenia. Żebyśmy się dobrze zrozumiały. I teraz bardzo proszę, czego Pani oczekuje Ci żądacie? Pani Przewodnicząca, mogę jeszcze... Bardzo proszę. Tak, proszę Pani Janku. Ja, Pani Przewodnicząca, ja usłyszałem od Pani Radnej, bo Pani oczywiście jest radną na sesji, więc od Pani Radnej usłyszałem, że to jest od radnych. Więc ta skarga nie może być dzisiaj rozpatrywana, bo ta skarga jest od mieszkańców i nie może być dzisiaj rozpatrywana. My możemy rozpatrywać i tylko i wyłącznie tą skargę, gdzie pisze nazwisko i z imienia. Jeśli nie ma tam napisane radnego, nie możemy dzisiaj tej skargi rozpatrywać. Dopiero jeżeli zmieni się tą skargę i napisze się, że to radni wnoszą, wtedy my rozpatrujemy skargę radnych. Nie możemy dzisiaj połączyć radnego i to, jeżeli płynął dokument, który stwierdza, że to mieszkańcy, i, no i nie możemy rozpatrywać jako radny. Takie jest moje zdanie. Panie radny, to nie jest skarga o mieszkańców, to jest skarga o radnych. Ja panią rozumiem, panie radny. Jeśli można, proszę przeczytać, gdzie pisane słowo, że skargę wnosi radny. Proszę przeczytać, bo ja nie słyszałem, że tam radny. Proszę państwa, nas na po prawej stronie jest poważany. Nie ma nikogo, kto chce poważać kogoś, tak? Po lewej stronie są cztery nazwiska. Po lewej stronie są cztery podpisane nazwiska. No i co mam jeszcze powiedzieć? Czy jest nazwisko, czy jest słowo radny? Nie ma. Ani radny, ani mieszkańcy. Czy nas rozpoznania, tak? Panie mecenasie, chciałem zapytać, czy jeżeli jest dokument stwierdzający, że tam jest, nie ma funkcji, które pełni, czyli musimy przyjąć jako mieszkańca. Ale o to chodzi, żeby też nie zamawiać pod dywan, żeby nikt nie powiedział, że ja jestem zdziła, zamiotła i bez rozpoznania. Bardzo proszę. Bo to też nie o to chodzi. Właśnie z tych powodów, co pan radny powiedział i z tych powodów, które jeszcze zaraz dopowiem, proponowałem dla pani przewodniczącej, aby kwestie wątpliwości rozstrzygnąć właśnie w punkcie 9. Dopiero rozstrzygnięcie tych wątpliwości da podstawę do tego, ażeby udostępnić skargę wszystkim radnym i zająć się ją na następnej sesji. W sposób taki, jak będą chcieli poszczególni radni, bo pewnie będą jakieś wnioski zgłaszane, w jakim trybie należy ją procedować. Będą zgłaszane wnioski, będzie to procedowane i ewentualnie będzie się kończyło uchwałami. Natomiast jeżeli chodzi o merytoryczne podejście do tych skarg, to ja powiem w ten sposób, że sprawa drugiej osoby toczy się dalej w sądzie i toczy się w organach administracyjnych. I jeżeli, bo Państwo nie dostaną informacji większych i bardziej ścisłych, jak ode mnie jako radcy prawnego. I z uwagi na to, że te postępowania się toczą, ja nie udzielę żadnych informacji do czasu do zakończenia tych spraw, ponieważ udzielenie informacji może mieć wpływ na toczący się proces i mogę w ten sposób wyrządzić szkodę dla klienta, którego obsługuję. Dodatkowo w sprawach, które się toczą, jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Od tej tajemnicy może mnie tylko zwolnić sąd. Także sądzę, że jeżeli ta sprawa trafi na porządek obrad następnego posiedzenia, wnikliwa analiza będzie niemożliwa do czasu zakończenia tych spraw i pewnie sprawa tej skargi, odpowiedzi kompleksowej będzie musiała ulec zawieszeniu. Dziękuję bardzo. Czy jest... Panie Gierku, tak proszę. Panie Przewodniczący, mam też wniosek formalny, nie wiem, mogę. Ja wnoszę wniosek formalny zakończyć w tej chwili na tym etapie dyskusji i zapoznać się wszyscy, żebyśmy się zapoznali z tą skargą radnej, zapoznać się dokładnie, czy tam radny występuje, o to prosi i tak dalej i to rozstrzygać
po naradzie radnych wszystkich i tak dalej, zadecydujemy, czy to na sesji, czy to w komisji i tak dalej. Zgadzamy się. I jeżeli ktoś chce na sesję prowadzić, proszę zgłosić do pani przewodniczącej, to pani będzie wolna się zgłosić, czy nie, ale mi się wydaje, że dzisiaj nie dyskutujmy, bo dojdzie do tego, że my na sesję będziemy rozpatrywali skargę na temat skargi, która wpłynęła na tam temat drugiej skargi. I nam się nazbiera, że tych skarg, na jedne skargi będą trzymieni pisma. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał, żeby skarga była rozpatrywana w trybie natychmiastowym, ale żebyśmy byli przygotowani do tej skargi. I dzisiaj proponuję formalnie zagłosować, żeby tą skargę przenieść na internet, na przykład do komisji rewizji. Bez nie ma ostatecznych rozstrzygnięć ani organów, ani sądów w związku z powyższym. Rozumiem, że radny wnioskuje o przełożenie na kolejną sesję. Radna Dorota. Ja zgłaszam wniosek formalny o pozostawienie tej skargi bez rozpoznania. Zaraz uzasadnię. Na skardze, tak jak powiedziała przewodnicząca, pisze się, kto pisze, adres, do kogo odpisać się. Nie ma tego. Jest tak, z poważaniem podpis. Po tej stronie pisze się ewentualnie załączniki albo do wiadomości. Czyli do wiadomości przyjęli pani Anciciuk, Nina Gylenia, Ewa Kupraszewicz, Jelena Kozberów i nikt poza tym. Do wiadomości tego nie przyjął. Nie wiemy, kto to pisze, bo się nie podpisał. I nie wiemy, do kogo trzeba odpisać, bo nie ma danych adresowych. W związku z tym uważam, że taką skargę powinno się pozostawić bez rozpoznania. Dziękuję. To jest też Nie, proszę. Po prostu rozumiem, że nie chcecie tego rozpatrywać, to jest dla was niewygodne. No właśnie chciałam, tak myślałam. Właśnie. Także skarga ta będzie zawsze. Właśnie jeszcze raz powtórzę, żeby było przynajmniej wiadomo. Nie chodzi o zamiatanie pod dywan. Chodzi o to, żeby proceduralnie było wszystko w porządku, żeby usatysfakcjonować panie radne, tak? I żeby też ja jako radna też bym miała satysfakcję z dobrze wypełnionej funkcji. Jeszcze raz powtórzę. Na następnej sesji za chwilę ula nadrukuje, kiedy państwo będziecie wychodzić, każdy dostanie oczywiście tą skargę, pismo, skarga, pismo, jak pan zwał, tak pan zwał, i zapoznacie się i wtedy na następnej sesji zdecydujecie państwo, czy ona jest skargą zasadną, czy niezasadną. Tak to widzę. Proszę bardzo. Zostawać wniosek formalny. Do głosowania, czy przenosimy, czy nie. To jest pani koniec dyskusji, bo dyskusji się nie kończy. Czyli to może tak. Dobrze, proszę bardzo. Ale żeśmy słyszeli, że pan mecenas powiedział, że do następnej sesji jeszcze sprawa w sądzie. Nie? Na pewno będzie składana kasacja od wyroku. Kasacja będzie rozstrzygnięta nie wcześniej niż 2 lata. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o tą skargę, na pewno można podzielić ją na 2 części. I skarga w sprawie niezasadności zwolnienia pana Gresia jak najbardziej, mi się wydaje, powinna być, może być procedowana, ponieważ ta sprawa jest zakończona. Z tym, że pana Gresia pan burmistrz obecny nie jest walniał, także będziemy rozpatrywać chyba skargę na działalność byłego burmistrza. I tutaj tak na 90% nie widzę problemu, żeby merytorycznie na następnej sesji i do tej skargi podejść. Bardzo proszę. A przepraszam bardzo, Marek był pierwszy, przepraszam. Proszę. Szanowni Państwo, jeżeli można, taką uwagę. Ja nie rozumiem, dlaczego my dzisiaj tej skargi nie możemy rozpatrywać, a za miesiąc będziemy mogli, bo tu przewodnicząca powiedziała, zaraz odkserujemy i dostaniecie. Znaczy zaraz, mi się wydaje, że jeżeli to zostały zgłoszone uwagi, że nie ma adresówki, prawda, nie ma podpisów, no to chyba to trzeba uzupełnić, bo zaraz my za miesiąc znowu powiemy, że po prostu nie ma tego i znowu będziemy odkładać. Czyli trzymają się, Szanowni Państwo, tak, jeżeli skarga powinna spełniać formalne, prawda, jakieś warunki, czyli jest, powinna być adresówka zwrotna, powinno być, tak jak tutaj twierdzi pan Grześ Mecenas, podpisana, no to...
Ale czy to piszą, pani jeszcze raz to piszą i będzie to zgodne, to też nie jest, nie wyłącza tego, że to jest skarga. Dalej mamy będzie skarga. Oczywiście, tutaj tylko że... Nie uciekajmy się do takich sytuacji. Nie, no ale jest takie niebezpieczeństwo. Też prawda, żeby nikt już nie zaskarżył kolejne skargi, zaskarżyć skargę, to już po prostu... Przyjmujemy formalnie, że jest to skarga i trafia to do nas. Albo po prostu, bo ja się nie rozumiem, że to spełnia. My jeszcze kiedyś formalnie. Szanowni radni, my rozpatrujemy skargę, tylko nie ma skargi od osób zainteresowanych, od tych, co zostali zwolnieni. My nie zapytaliśmy się, czy oni w ogóle mają pretensje do kogoś, burmistrza czy do kogo. Te dwie osoby, które nie wnoszą do nas skargi żadne. Bo jeżeli ja będę nosił skargę, bo coś tam się dzieje dla kolegi, no, a on powie, co ty mi swojej skargi mi wnosisz, ja to nie życzę sobie. Więc my wnosimy, dzisiaj rozpatrujemy skargę nie od osób zainteresowanych. Osoby zainteresowane są dwie osoby, które były, tak, są w sądzie i my z nimi nie rozmawiamy, nie pytamy się, a oni może są zadowoleni. Ja nie wiem, no, to my nie powiedzieliśmy. Ja oczywiście, ja jestem za tym, że tą skargę rozpatrzyć. Tylko słuchajcie, to skarga ta powinna być szybko rozpatrzona, tak lub nie. I jest wniosek formalny. Nie, Maryla była pierwsza. Panie radny, to nie jest skarga na burmistrza, że mają pretensje pracownicy, czy dyrektorzy, czy kierownicy, nie wiem. To jest skarga na bezprawne działanie, że jest opłacany dla trzech kierowników, dwóch kierowników i jednego zastępcy pieniądze z budżetu gminy. Czy pan chce, żeby pana droga powstała, czy pan chce płacić dla trzech kierowników i dyrektorów każdej jednostki budżetowej? Dziękuję bardzo. Ja rozumiem. Panie przewodniczący, proszę. Ja tak jako radny dostaję 250 zł. Ja nie wiem, czy słusznie mi płacą, może ja źle robię, no. Ale nie o tym dyskutujemy. To, że pan burmistrz kogo zatrudnia, to jest pana burmistrza tylko i wyłącznie kompetencja. I nie wnikajmy to, że pan zatrudnił dwie osoby za dużo, czy dwie za mało. To jest kadrowa sprawa pana burmistrza. Nie wracamy się do tych pieniędzy. Oczywiście możemy dyskutować, ale słuchajcie, nie roztrząsajmy tego. Powiem inaczej, tu sąd już orzekł, że jest bezpodstawne zwolnienie. Kazał wypłacić pieniądze, zostały wypłacone, więc to jeszcze kogo mamy tu sądzić i nie wiem, o co naprawdę pan chodzi. Bardzo proszę, ktoś jeszcze? Proszę. Szanowni Państwo, wy tutaj dyskutujecie, ja rozumiem, że wy znacie tę skargę. Tak. Ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nie znam. Słyszę teraz od radnych. No naprawdę. No to teraz musiałbym się przerwać i czytać. Ja to czytam. Nie. Był formalny wniosek, bardzo proszę. Dorota Stelus. Kto ten stelus? Ja też. Bardzo proszę, kto jest za tym, żeby tą skargę przenieść na komisję rewizyjną? Thank you.
tyle. Wniosek o pozostawienie skargi bez rozpoznania. Czterech jest za. Nie. To było za wnioskiem głosowanie radnego Mielka, że skierować do komisji rewizyjnej, były 4 osoby za, 6 było przeciw i 3 się wstrzymały. A teraz wniosek jest drugi, dalej idący. Tak? Może przegłosowanie się pani przewodniczący. Przegłosowanie, no tak. Poproszę, tak, że mam czas. Ja myślę, że to, że my teraz, czy nie odrzucimy ją, nie zmieni. Ona skarga będzie, znów wejdzie do nas programy i znów będzie. A mój wniosek był, który zakończyłby tą dyskusję. Ale to jest wola pani rady, ja szanuję. Ja chcę też w takim razie, skoro sprawa jest niezakończona w sądzie, komisja rewizyjna nie mogłaby też tej skargi rozpatrzyć, podjąć żadnej decyzji. Komisja ma prawo zawsze rozpatrywać skargi, czy ona zakończona są czy nie. I jakie są zdanie, będzie miała jedną skargę. Tylko że komisja nie rozstrzygnie, czy tak, czy nie. Ona po prostu miała zdanie, bo to było, czy nam tak poinformuje, że mają takie zdanie, to wszystko. Dobrze, to teraz drugi proszę bardzo, kto jest za pozostawieniem skargi bez rozpoznania? Kto jest przeciw? Przeciw. Tak. Przeciw. Kto się wstrzymał? Na razie to będzie 6. To jest za, nie przeciw, teraz wstrzymuję. To jest za pozostawieniem skargi bez rozpoznania. 5. Kto jest przeciw? 4 głosy. 4. I teraz 5. Janusz, ty. I 6. Kto jest za? 3. Raz. 3. 2. 3. I teraz gra. 13. No dobrze, ale jaki wynik teraz? Za i przeciw? Głosowanie na zabawę. Jeżeli przewodniczący jest za, decyduje głos przewodniczący. Przewodniczący był za. Panie mecenasie, proszę nam tutaj odpowiedzieć. 5 za, 5 przeciw. 5-5. 5-5? Tak. Ani za, ani przeciw. Ale przewodniczący to wnosi. Nie, ale przewodniczący nie wpływa. Jest takie coś w przepisach, że o samorządzie, że jeżeli głos przewodniczący się liczy na stronę, na którą głosowałem. Trzeba tak, głos przewodniczący. Mam jeszcze tutaj jedną analogię, który za dużo ma takie znalazł. Na następną sesję mogę przyjść. Komisja wypracowałaby jakiś wniosek, ewentualnie.
jest inna sama. Więc może zróbmy w ten sposób, żeby jakoś... Proszę Państwa, bardzo proszę o sposób. Bardzo proszę. Bardzo proszę skarżące. Ewa, bardzo proszę. Bardzo proszę skarżące o wypełnienie tych wszystkich formalności. Żeby było zgodnie z profesjonalnymi, żebyśmy my nie mieli wątpliwości, żebyście wy nie mieli, żebyście wy nie mieli jakichś wątpliwości, my byśmy w porządku też byli. Bardzo proszę tak zrobić i temat bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej sprawy. Kolejna skarga. Bardzo proszę. Kolejna skarga jest to skarga na przewodniczącego Komisji Rolnictwa. I bardzo proszę krótko. Ma wszystkie dane? Ma wszystkie dane. Ta skarga. Pani napisała to z imienia i z nazwiska do mnie. Ja tę sprawę po prostu skierowałam do Komisji Rolnictwa. Bardzo proszę o ustosunkowanie się pana radnego. Pani przewodnicząca, pani radni. Skarga. Przepraszam, bo ja tutaj chodzi. Do przewodniczącej Rady Miejskiej Rady Suprun. Pani napisała im nazwisko i dane i telefon. Napisała skargę. Podpisała się i napisała kiedy datę. Ja otrzymałam dnia i do wyjaśnienia napisałam 18 kwietnia do Komisji Rolnictwa. I przekazałam to bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Pismo, które pani napisała do Komisji Rolnictwa, wpłynęło w grudniu zeszłego roku. Chodziło o o przydział mieszkania komunalnego. Skarga wpłynęła na przewodniczącego, czyli pismo było do komisji, a skarga na przewodniczącego. Więc ta skarga powinna być do komisji. Jeżeli ktoś stosuje pismo do komisji, to do komisji powinien mieć pretensje. Ja jako przewodniczący biorę na siebie pełną odpowiedzialność i ja tą panią przeprosiłem, a ta pani przeprosiła mnie dwa razy, bo ona powiedziała, że się wstydzi tej skargi, którą napisała, tak dalej, bo ta skarga, mówię, wpłynęła w kwietniu, jak to wiemy. Ja powiedziałem to telefonicznie radnym zainteresowanym i zadzwoniłem do pana burmistrza i powiedziałem, że Komisja Rolnictwa nigdy nie będzie rozpatrywała przydziału mieszkań jako komisja rolna, bo to nie zadanie komisji naszej rolnej. I ja powiedziałem, że tego nie zrobię i nie wprowadzę pod żadne obrady Komisji Rolnej. Dopiero jeżeli mieszkaniec będzie niezadowolony z tego, że nie przydzielili do komisji mieszkaniowej, czyli mieszkaniowej, to wtedy my jako radni, jako Komisja Spraw Socjalnych możemy tą sprawę rozpatrzyć, ale nie przydziału mieszkania. My nie jesteśmy od tego, że przydzielać mieszkania, my jesteśmy radni, to nic nie jest. Może był to mój błąd. Choć nie zwalę tego, ja jako przewodniczący mogłem podpisać pisemnie. Tylko tak, ja, tak jak powiedziałem dla pana burmistrza, piszę pis dość sporo i nigdy nie dostałem pisemnej odpowiedzi. Ale dostałem ustną odpowiedź i to mi satysfakcjonuje. Ja to, że ktoś mi odpowie ustnie, to ja przyjmuję, że ja dostałem odpowiedź. Ta pani po prostu w kwietniu dopiero okazało się, że ona chce na piśmie dostać. Więc sprawa była poruszona na komisji, ta pani wysłuchała i wyjaśniona i ja do dnia dzisiejszego tej pani, pani do mnie osobiście przyjechała i ta pani osobiście ze mną rozmawiała i tej pani będę pomagał w sprawie, złotliwej sprawy, nie po dostanie mieszkania, bo ja nie jestem od tego, żeby tej pani pomagać w dostanie mieszkania. Ja po prostu pokieruję ją, jak napisać podanie, być może, jeżeli potrafię, i powiem, w jaki sposób ubiegać się o mieszkanie, bo ona napisała gołe podanie o przyznanie mieszkania. Pewne są załączniki, trzeba podpowiedzieć, że trzeba załączniki i tak dalej. Dopiero wtedy ona jest kwalifikowana do przydziału tego mieszkania. Na tym bardzo dobrze, bardzo. Ale ja tą skargę, ja każdą skargę przyjmę i piszę na nie skargę jak najwięcej, bo będę jeszcze bardziej lepszym radnym. Dziękuję bardzo, że załatwili też skargi w taki właśnie sposób, a nie inny. I to jest super. Sławku, proszę, chciałeś.
Panie Dzieńku, bardzo ładnie to powiedział, ale pan popełnił jeden błąd. Tutaj pan mówi, żeby pan tylko powiedział, co napisać, co napisał. Właśnie na to pismo, panie Dzieńku, trzeba było odpowiedzieć, a pan tego nie odpowiedział, dlatego kobieta czekała, czekała, w końcu nie dostała tego mieszkania i napisała skargę na pana, że pan nie odpisał. Być może pan by pomógł. Jej, chociaż ja na komisji mówiłem, że to trzeba dać odpowiedź. Ale pan kiedyś powiedział bardzo dobrze, się uczymy, całe życie się uczymy. Ale były te panie, nie mówię, że przedłużę tej rozmowy, bo nie ma sensu, panie były na komisji i wszystko się zostało wyjaśnione i dziękuję. Ja muszę się przyznać, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wszyscy wyczerpaliśmy. Kolejna skarga. Przeczytam. I uwaga, teraz następna skarga złożyła pani Maria Bożena Ancipiuk i właściwie z połowy strony po prawej złożyła Woda Podlaski. Uchwała. Skarga na uchwałę nr 117 Rady Miejskiej w Michałowie. No, nie, już nie ma, to było z 8 marca w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Na podstawie artykułu 227 składam skargę na działalność Rady Miejskiej w Michałowie w przedmiocie podjęcia uchwały, nie ma też numeru, w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Uchwała ta narusza artykuł 24 ustawy o samorządzie gminy poprzez naruszenie moich praw jako radnego do udziału w poszczególnych komisjach. Wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Uzasadnienie. Przedmiotowa uchwała została podjęta przez Radę w dniu na sesji. Nie ma też dnia. Uchwała ta narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności artykuł 24 o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady Gminy, jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany, dysygnowany. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, radny ma prawo, ale nie obowiązek bycia członkiem komisji radnej gminy, i to dowolnej liczby komisji. Przed powołaniem w skład każdej komisji radny powinien wyrazić zgodę na pracę w jej składzie. W przypadku braku zgody radnego niemożliwe jest powołanie do komisji wbrew jego woli. Należy podkreślić, iż nie wyraziłam zgody na powołanie mnie do doraźnej komisji statutowej, a mimo to zostałam do niej powołana w uchwale będącej przedmiotem mniejszej skargi. Zdaniem skarżącej obowiązujące przepisy prawa nie dają Radzie Gminy upoważnienia do odgórnego powoływania radnych do prac komisji bez ich zgody. W tym miejscu należy powołać artykuł 7 ustawowej kwestii karty samorządu terytorialnego z 15 października 1985 roku, w którym status przedstawicieli wybieranych do władz lokalnych powinien zapewniać swobodne wykonywanie mandatu. Mandat radnego ma charakter mandatu wolnego, a radny nie może być zmuszony do podjęcia działań, na które nie wyraził zgody. Zgodnie z artykułem 229, jeśli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i lub działalności gminy jest wojewoda. W związku z powyższym wnoszę o kontrolę przedmiotowej uchwały oraz wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Nie ma pani, nie ma Maryny, zaraz wyszła. Wyszła bez powołania. No chciała być wyszła. Demokracja ma to swoje prawa. I teraz wojewoda napisał. Pani Irena Skupun, przewodnicząca Rady Miejskiej, działając na podstawie artykułu 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym odnośnie pisma Rady Miejskiej w Michałowie pani Marii Bożena Cipy, wnosząca o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej, załączenie przedkładam kopii przedmiotowego pisma z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w kontekście poniesionych do zarzutów. Jednocześnie zwracam się o przekazanie wyciągu z protokołu 16 sesji Rady Miejskiej w Michałowie zawierającej informacje w zakresie rozpatrzenia projektu wyżej wymienionego aktu prawnego. Proszę o udzielenie stosownej odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia, czyli jutro, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Polskiego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z powołaniem się na znak sprawy, jak również faksem na numer. No, nie ma radnej i chciałam zapytać. Powiem tak. Wyciągnęłam tutaj z naszego protokolarza wyciąg, fragment. Jest
jest tak napisane. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Przewodniczący poinformował, że projekt omawiany uchwały jest skutkiem sygnałów prawnych związanych z dokonaniem zmian w statucie gminy Miechołowice. Przewodniczący dodał, że zadanie komisji statutowej będzie dostosowanie zapisów statutu do obecnie obowiązujących przepisów prawa, analiza statutu, czy też wypracowanie własnych propozycji. Do pracy doraźnej komisji statutowej zgłoszono następujących kandydatów. Prawa Ania Warszczewska zgłosiła radną Dorotę Górę. Pana Dorota Górek wyraziła swobodę. Radna Halina Łobreszów zgłosiła radną Marię Ancipiuk. Radna Maria Ancipiuk nie wyraziła zgody. Radna Maria Ancipiuk zgłosiła radną Ewę Kupraszewicz. Radna Ewę Kupraszewicz wyraziła zgody. Wiceprzewodniczący zgłosił radnego Dmitrza Nosa, radny Empieniusz Nos wyraził zgodę. Radna Empieniusz Nos zgłosił wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący Marek Hartoniu wyraził zgody. Radny Sławomir Rukrza zgłosił radnego Sławomira Dziwiątkowskiego. Radny Sławomir Dziwiątkowski wyraził zgodę. Radna Maria Ancipiuk zgłosiła radną Ninę Bielenię, radna Nina Bielenia wyraziła zgodę. Przewodniczący zarzuciła głosowanie o rozszerzeniu składu doraźnej komisji statutowej do 6 osób. Radni w głosowaniu jawnym jednocześnie 15 głosami za opowiedzieli się za rozszerzeniem składu doraźnej komisji statutowej do 6 osób. Głosowanie brało udział 15 radnych. W wyniku dyskusji i propozycji przewodniczącej o rozszerzeniu składu doraźnej komisji statutowej do 15 osób przewodnicząca zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem składu do 15 osób składu całej rady. Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 0 głosach sprzeciwu i 5 głosach wstrzymujących się opowiedzieli się za rozszerzeniem składu doraźnej komisji statutowej do 15 osób. Więc nie rozumiem, gdzie tu jest przeciw. Radny w głosowaniu jawnym 10 za, przy 0 głosach sprzeciwu. Powiem jeszcze inaczej. Powiedziałam, jak sobie dobrze przypominam, i Państwo też dobrze pamiętacie, że nie musi przychodzić, jak nie chce, prawda? Ale jeżeli nie chce, no to trudno. Czy to jest powód do tego, żeby pisać skargi? Sami na siebie będziemy pisać skargi, to o czym to świadczy? Moim skromnym zdaniem uważam, że to po prostu komuś zależy na takiej stabilizacji rady. Bo ja inaczej to sobie tego nie wyobrażam. Nie potrafię inaczej tego wytłumaczyć. I teraz po co jest to pisanie? Po co jest to odpisywanie? I jeszcze nie wiem, czemu to służy. No, chciałam zapytać. Nie wiem, kto skarży, a potem wychodzi i teraz nie mamy co, o czym rozmawiać, bo się nawet nie będzie mogła bronić. Więc ten temat, proszę bardzo, otwieram dyskusję. Macie Państwo jakieś uwagi? Czy ktoś? Może? Proszę bardzo. Ja uważam, że to jest korespondencja pomiędzy wojewodą a panią przewodniczącą i po zakończeniu tej korespondencji pani przewodnicząca powiadomi nas, jak ta sprawa została zakończona. Chyba, że ktoś ma jakieś główne uwagi. Ja uważam, że to schodzi. Tak wszyscy? Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze jedno. Jeśli pani Ancipiuk nie chciała być bardzo w tej komisji, to powinna zagłosować przeciw. Prawda? A skoro było 0 głosów przeciw, bo gdyby było inaczej, to by głosowało przeciwko przyjęciu protokołu. Skoro zagłosowali wszyscy za przyjęciem protokołu, czyli zgadzają się z tym, że było 0 głosów przeciw. No ale właśnie dokładnie Pani Tonko, i o to właśnie chodzi, że jeżeli będziemy takimi metodami pracować, to naprawdę nie skupimy się na rzeczach ważnych, tylko na takim właśnie do nosa. Nie jest to ani to miłe, ani to jest przyjemne. Zamiast usiąść, przyjść na... to dokładnie tak. Gdzie tu jest wiara w drugiego człowieka? Gdzie tu jest dobroć? Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Proszę Państwa, skoro są organizowane robocze sesje, ja Was wszystkich Państwa zapraszam i zawsze będę zapraszała na takie spotkania, gdzie będziemy sobie przed sesją rozmawiać, gdzie nie możemy sobie dyskutować, pokłócić się, pogodzić się, żeby na sesji nie było takich cyrków, bo to jest cyrk po prostu. I nie o to chodzi tutaj. Chwilę, zaraz udzielę głosu. Chwileczkę. I to nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby to było naprawdę rzetelne i prawdziwe. I teraz dalej, kontynuując. Pani Maria Bożena 26 marca złożyła do przewodniczącej Rady Miejskiej. Co? Nie skarbę. Złożyła do mnie swój akces na pracę w komisjach. Zgłaszam swój akces do pracy w komisjach Rady Miejskiej. No i bardzo dobrze. To
chcę pracować w jakiejś komisji, czy nie chcę pracować w jakiejś komisji. Dzisiaj zadam Państwu pytanie radnym. Jak sami wiecie, nie ma wakatu na pracę, akces, zwłaszcza akces, czyli może brać udział w karę tej komisji, tak? Nie mylmy też pojęć. Przychodzę jak chcę, wychodzę jak chcę. I jeżeli dzisiaj są radni, żeby też nie zostałam pomówiona, że jestem złośliwa. Jeżeli są radni, którzy chcą się zrzec udziału w komisji na rzecz pani Marii Bożeny Dzik, proszę uprzejmie, bo na dzień dzisiejszy odpowiem prosto, nie ma wakatu. Czy ktoś chce coś dodać? To dziękuję bardzo. Przechodzimy. A, bardzo proszę, tak proszę. Chciałam dodać, a drogo do spotkania roboczego, ja nie zostałam na wczorajsze spotkanie zaproszona. Ale mówię o wczorajszym, tak jest, tak masz akcję. No, mówimy o tym, wczoraj że... akurat dysponowałam czasem. Ja wiem, tak też. No. Dobrze, ja wiem. Na ten poprzednie to tam różnie bywało, to się przyznaję. Dobrze, ale już proszę mieć. Ale bardzo dziękuję, bardzo proszę o to, że po prostu przyjdźcie Pani, ja Was z całego serca proszę, żebyście Wy przychodziły, rozmawiały naprawdę kulturalnie. I ja bym chciała, żebyście też te skrzynki mailowe do Pani Uli, a ja po prostu postaram się naprawdę, żeby to było w miarę radne w imieniu Michałowa. Bardzo proszę teraz kolejne. Marku, proszę Cię. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, kto odpowiada za informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej? A o jakie informacje chodzi? Na przykład o posiedzeniu Komisji w sprawie przedszkola. Zespołu. Posiedzenie zespołu do spraw przedszkola. To znaczy ja powołałem zespół i tam przewodniczy temu mój zastępca i on po prostu zwołuje wszystkich ludzi. O co mi chodzi, Panie Burmistrzu? Bo informacja, jaka pokazała się na stronie urzędu, mówiła, że komisja podjęła, znaczy ustaliła konsensus w trzech kwestiach. Co do lokalizacji, co do ilości oddziałów i co do podjęcia prac w kierunku opracowania nowego projektu. O ile dobrze pamiętam, to konsensus był tylko w dwóch kwestiach, czyli kwestiach lokalizacji, kwestii ilości oddziałów. Co do planu, o ile dobrze pamiętam, że decyzja była taka, że to burmistrz podejmie decyzję, tak czy nie? Czy będzie projekt, czy nie? No tak, ale nie, no słuchajcie, rozmawialiśmy na komisji, no powiem, wydaje mi się, że merytorycznie każdy miał swoje, każdy miał zdanie, każdy, że tak można powiedzieć, swoje racje wyłożył. Ja chciałbym, żeby w momencie, kiedy załóżmy pracujemy, to żeby te informacje były rzetelne. Ja mam pewne wątpliwości, nie zostały rozwiane, bo ja prosiłem na przykład, chciałbym dowiedzieć się konkretnie do osoby, na przykład jakiejś uprawnionej, czy my mamy szansę na ten stary projekt uzyskać pieniądze, czy nie mamy z nich. No bo 100 tysięcy, no i tak. Czy 150 to nie poszło konsensusu? I tylko taka kwestia. Jeszcze Pani Przewodnicząca, jeszcze do Pani. Bardzo mnie zadowalało. Jak rozmawialiśmy jakieś dwa dni temu, rozmawialiśmy o gazecie. Ja to nie przeczytałem, a później przeczytałem artykuł na temat właśnie tej komisji. Bardzo przykro, że tam była taka zmianka, że tak jakoby ci członkowie komisji nie byli, że tak można powiedzieć, nie było im dobrze, nie brali pod uwagę dobra dziecka. Nie zależało na dobru dziecka. Może znowu się nie rozumiemy. No może tak. Myślę, że to nie jest do Państwa, czy ja nie wiem, jeżeli ja jestem w porządku, to sobie pewne rzeczy powinien się psuje. To się tyczyło zupełnie innych osób. Nie jest to dzisiejszą sesją. Bardzo proszę, masz tu rozmawiać ze mną, jak ale z kursesją nie będziemy dyskutować. Ale się wydaje, bo konsekwencją tego... Kompetencje, konsekwencją tego były rzeczy pomówienia. I o to mi chodziło właśnie. I ja dalej będę twierdziła, że to jest w gestii burmistrza. No, dlatego tak myśmy wtedy postanowiliśmy w gestii burmistrza. I jego powiedział.
wypowiedzieliśmy się na temat starego, że tak powiem, w cudzysłowie starego. Każdy się wypowiedział, oczywiście. No panie, no nie oszukujmy się. 280 metrów na sam korytarz, szatnie i wiatrołok 280 metrów, to ludzie mają mieszkanie. Nie, on nie będzie wydarzał. Także tutaj zamykam temat, żeby już naprawdę tu Państwa nie przetrzymywać. Ja jeszcze. Tak nie nad. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, bardzo przepraszam Panie Burmistrzu, ja nie w odpowiednim punkcie porządku dziennego zadałam pytanie, więc może w sprawach różnych Pani będzie mógł udzielić odpowiedzi. Bo ja chciałam zapytać, jakie wynosi kwota podatku z gazociągu do naszego budżetu gminy, która wpływa na to? W budżecie to jest na pewno. Słuchajcie, proszę Państwa, nie wiem, czy to nie jest tajemnicą, ale chyba... Nie, w informacji z budżetu tam jest, Nina. Bardzo Cię proszę poczytaj, tam na pewno jest. Sprawozdanie? Tak. Dlatego pytam w innym sektorze, ale indywidualnie nikt nie odpowie na które jednostkę i ile władzy. Oczywiście. To jest tajemnica. Tylko mamy... Ja jeszcze mam... Dziękuję. No, proszę Państwa, zaraz Pana Macenasa nie ma, ale proszę Państwa, jeśli wysokość podatku danej osoby, które opłaca osoby fizyczne i inne, jest objęta ochroną, to niestety... Jeśli objęta jest, to ja... Tak, jeżeli jest objęta, to niestety jak informacja... Jeżeli jest objęta, bo jak wiem jaki podatek, to wiem ile zarobi. To jest tylko kwestia. Dobrze, dziękuję bardzo. Została sprawa wyjaśniona. Ja jeszcze tutaj chciałabym do Pani Anety Putko. Pani Aneto. Tak, to do Pani mówię. Ja po prostu chcę Pani bardzo podziękować w imieniu swoim radnych za przygotowanie po prostu super. Za przygotowanie tego projektu. Tak naprawdę. Może Pani cokolwiek o nim powiedzieć? Tak. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Pani Pani Przewodniczącej za udzielenie głosu. Pani Burmistrzu, czy ja mogę? Tak, bo tutaj jestem jakby... Mi się wydaje, po co Pani tu jest. Tak, ten projekt dotyczący termomodernizacji budynku zespołu szkół w Michałowie jest projektem, na który pracowałam nie tylko ja, ale tutaj jakby to też jest duża zasługa Państwa, bo jakby projekt, ja jestem jakby ostatnim ogniwem w tym wszystkim. Ja tylko jakby tutaj pracuję dla Pana Burmistrza i Pan Burmistrz jakby zleca mi to, czym mam się zająć. A to jakby, że to do tego w ogóle doszło, to było przyjęte, proszę Państwa, i w strategii, i to było przez Państwa w budżecie ujęte, była dokumentacja i to jest jakby też odpowiedzią, tak, bo Państwo reprezentują społeczność, to jest to też odpowiedzią na jakby potrzeby społeczeństwa, które zostały w tym projekcie zdefiniowane i oceniało i oceniali nas eksperci, tak? Czy myśmy to dobrze zrobili, czy źle. W tym konkursie w ogóle wystartowało 70 podmiotów, z czego tylko 22 podmioty spełniły kryteria, które kwalifikowały do dofinansowania ten projekt. Ja nie chcę wchodzić w takie jakby niuanse, staram się, bo to są jakby takie bardzo techniczne też sprawy i sprawy jakby projektowe. Jakby ktoś chciał się z samą dokumentacją zapoznać, to zapraszam, mamy tych tomów trochę do przejrzenia, bo w pierwszej kolejności też był jakby już od strony projektowej zlecony audyt energetyczny. To był podstawowy wymóg. Ten audyt stwierdził między innymi, czy projekt jakby podlega głębokiej termoenergetyce. My jesteśmy tylko, czy jest taka potrzeba, my jesteśmy jedyną jakby gminą, która jakby podjęła się tej głębokiej termomodernizacji i zbadała wszystkie aspekty.
w związku z tym, że jest tendencja taka, że dofinansowanie dostają, że liczy się kryterium dochodu, my musimy spełnić jakby wszystkie, tak jak mówiliśmy tutaj o tej punktacji, to my musimy spełnić jakby wszystkie wymogi stawiane przez program dany, jeżeli w ogóle chcemy uzyskiwać te dofinansowanie, bo jeżeli Państwo też jakby tutaj stwierdzą, że my nie potrzebujemy w ogóle niczego, to też może tak być, to jest decyzja Państwa, ja tutaj tylko jestem jakby, wykonuję tak, to, co mi burmistrz poleci. A niemniej jednak projekt dotyczy, ja tutaj jakby mówię o ogólnych takich sprawach, jakby czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Bo kwestia, to też jest jakby tylko i wyłącznie Państwa decyzja, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Niemniej jednak projekt zawiera tak, termorenowację budynku poprzez ocieplenie elewacji dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CW, zastąpienie istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej centralną wentylacją na jedno wymienną z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wydzielanego, budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 kW, wymianę istniejącego oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie. Bezpośrednią grupą docelową stanowią pracownicy i uczniowie zespołu szkół, to jest 500 osób, a także mieszkańcy gminy, którzy w dłuższym okresie odczuwać będą pozytywne efekty ekologiczne związane z poprawą efektywności energetycznej ogniw. I tutaj mamy liczba zmodernizowanych budynków energetycznych, będzie to jeden budynek, powierzchnia użytkowa obiektów poddanych termomodernizacji 5444 metry, rezultaty jakie będą, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3672 gigajouli na rok, ilość oszczędzonej energii elektrycznej 82 MW na rok. Tutaj jeszcze odnośnie jakby istotnych czynników, które jakby też uzasadniały, które podkreślaliśmy, które były też wymagane, tak? To my mamy tak, jakby tutaj tak, budynek nie spełnia wymagań w zakresie izolacji cieplnych określonych, które będą obowiązywały nas od 2021 roku. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne również nie spełniają wymagań w zakresie izolacji cieplnej i są nieszczelne powierzchnie o wysokim współczynniku, które te powietrze po prostu idzie ogrzewane tak, straty, dokładnie. I podwyższenie, jakby projekt ma na celu podwyższenie efektywności systemu CO i CW, służyć ma wykonane przyłącza do lokalnej sieci ciepłowniczej. I wysokie roczne koszty poboru energii elektrycznej uzasadniają zastąpienie istniejącego wysoko energochłonnego oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Także jakby ten budynek, jakby ta inwestycja, bo jakby szacowaliśmy koszty, że samo ocieplenie, oblepienie styropiane tego byłego budynku w roku 2011, koszt tego był 1 500 000 zł. I jakby poprzez realizację projektu my a to, żebyśmy zapuszkowali te dzieci tym styropianem, byśmy otwierali okna i grzać trzeba by było coraz więcej, tak? I ta energia i te CO2 do środowiska coraz więcej tego było. A jakby zadaniem samorządu jest to także ograniczenie emisji CO2, które było przyjęte w Uran Podpowiedź w dokumencie, który ostatnio Państwo przyjęli. Gospodarka niska, który ustawodawca jakby nakłada na Państwo, tak? Także jakby odnośnie
Ja wiem, że to wszystko jest nieważne, punkty, jakie uzyskaliśmy, tak, bo my tu jakby staramy się jakby tą płaszczyznę, bo też jest to nasza bardzo trudna i ciężka jakby praca związana z tym wszystkim. Tutaj musimy jakby spełnić każde kryterium, każdy podpis, każdą merytorykę. Tak naprawdę staramy się naprawdę, żeby spełnić Państwa oczekiwania tak naprawdę. Tak, Pana Burmistrza, Państwa oczekiwania, wszyscy jakby no, stoją w stanie jakby gotowości do tego. Nie chcemy, jeżeli coś tam źle zrobimy, tak, jakby też się nie uda, bo też samorządy takie są, że też sztab ekspertów pracuje na to, żeby te projekty. Widzimy, że my mieliśmy 70, tak, podmiotów, 22 tylko spełniło kryteria, bo kryteria, które zostały 22 tylko dofinansowane i my jesteśmy jednym z podmiotów, które to dofinansowanie najwyższe uzyskało. I też były głosy, że my nie spełnimy, nie dostaniemy punktów, że jesteśmy za bogaci, my tak naprawdę na starcie tylko możemy oszacować liczbę punktów, że musimy 60 spełnić, żeby dostać. I my ponad to wychodzimy, bo to nie tylko ja liczę, ale to wszyscy liczą. Ja też jakby wspomagam się licząc wszystkimi i musimy to uzasadnić, żeby otrzymać te punkty, albo też komisja ocenia nas, my albo spełnimy, albo nie. Także tutaj jakby licząc, też odnoszę się do drogi Jałówka Waliły, tak, w Prowi. My nie jesteśmy, my na starcie spełniamy, bo trzeba minimum 9 punktów, a my mamy 13. Skąd my wiemy, ile wniosków wpłynie? I jakie punkty my uzyskamy, także no to kwestia tak, albo my spełniamy wymogi, albo nie spełniamy, albo chcemy, tak, albo nie chcemy, my tutaj jakby staramy się, bo takie jest oczekiwanie jakby, żeby to jednak korzystać, może skorzystajmy z tych środków, a może zupełnie niepotrzebne te środki nam, także tutaj też jest też Państwa decyzja i taka nasza jakby też, proszę nie zrozumiała, też może emocjonalnie trochę podchodzę do tematu, bo jakby pracowałam z Państwem nie tylko te